Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, mam przed sobą rozporządzenie ministra infrastruktury, którego część Państwu przeczytam. Jest to rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W paragrafie pierwszym w zarządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami w załączniku numer 1 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Część pierwsza otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Punkt drugi. W części drugiej w punkcie drugim podpunkt 2.1.4 skreśla się wyrazy, w cudzysłowie US 8, adres zamieszkania posiadacza prawa jazdy. I już Państwo pewnie wiedzą, jaki temat dzisiejszego odcinka, czyli nowy wzór prawa jazdy, co się zmienia na tym dokumencie, jakie są obowiązki, czy musimy wymieniać, jakie mamy korzyści z tego tytułu. O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Państwa na rozmowę z inspektorem w Wydziale Komunikacji Suwalskiego Ratusza. Dzień dobry Panie Inspektorze. Dzień dobry. Panie Inspektorze, od 4 marca mamy wprowadzony nowy wzór dokumentu prawo jazdy. Jakie zmiany nastąpiły? Dokładnie tak, od 4 marca obowiązuje nowy wzór dokumentu prawa jazdy. Analogicznie jak w przypadku dowodów osobistych, w nowym dokumencie prawa jazdy nie występuje już adres zamieszkania jego posiadacza. Czy w związku z tym brakiem adresu zamieszkania jakieś czynności osoby, które mają stare prawo jazdy, powinny uczynić? Nie. Posiadacze dotychczasowych dokumentów nie muszą niczego robić. Wszystkie dotychczas wydane dokumenty zachowują swoją ważność. I tutaj istotna informacja, nie musimy ich wymieniać. Każde prawo jazdy, które było wydane do tej pory, zachowuje swój termin ważności, na który zostało wydane. I tutaj mam pytanie właśnie, osoby, które posiadają stary wzór prawa jazdy z adresem zameldowania, gdy w tej chwili właśnie zmienią ten adres, powinny wymienić te prawo jazdy? Osoby te, jeżeli nie zmieniają właściwości miejscowej urzędu, czyli dajmy na to nie przeprowadzają się z Augustowa do Suwałk, tylko mieszkają na terenie miasta i podlegają pod właściwość miejscową tego samego urzędu, nie muszą niczego robić. Czyli rozumiem wprost, jeżeli nie zmieniamy Wydziału Komunikacji, nie musimy dokonywać tej czynności. Dokładnie tak. Jeżeli tylko na przykład z Suwałk wyprowadzimy się poza Suwałki, gdzie Wydział Komunikacji jest zmiany na starostwo, prawda, to wtedy trzeba zmienić. Tak, w momencie kiedy zmienia się właściwość miejscowa urzędu, wtedy koniecznie należy poinformować o tym nowy Wydział Komunikacji. Do wniosku o nowy dokument jakie jeszcze rzeczy trzeba dołączyć? Jeżeli jest to kolejne prawo jazdy, które będziemy wymieniali, do tego wniosku załączamy oczywiście standardowo zdjęcie, opłatę, no i w zależności od tego, czy jest potrzebne orzeczenie lekarskie bądź nie. Jak długo czekamy w tej chwili na dokument? Standardowe oczekiwanie wynosi około 2 tygodni, więc myślę, że to jest taki przeciętny okres. A na jaki czas wydawany jest nowy dokument? Nowy dokument standardowo wydawany jest na 15 lat, chyba że inaczej stanowią dokumenty załączone do wniosku o wydanie prawa jazdy. Koszty, jakie w tej chwili musimy ponieść w związku z dokumentem? Koszt wydania takiego prawa jazdy nie zmienił się i pozostaje na tej samej stopie, czyli wynosi 100 zł 50 groszy. Jeszcze zapytam Pana, czy w związku z tym, że od października zeszłego roku nie ma obowiązku włożenia ze sobą dokumentu dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia ubezpieczenia OC, czy coś zmienia się w tej kwestii, jeżeli chodzi o dokument prawo jazdy?
Jeżeli chodzi o dokument prawa jazdy, niestety nic nie zmienia się w tej kwestii i dalej wszyscy kierowcy są zobowiązani do tego, żeby ten dokument ze sobą mieć i przedstawiać go przy każdej kontroli, jaka będzie w stosunku do nich przeprowadzana. Może będą w tym kierunku prowadzone jakieś zmiany, ale na chwilę obecną dalej występuje obowiązek posiadania tego dokumentu w czasie każdej kontroli. Czyli żadne prawo nie zwalnia nas od posiadania go podczas kontroli. Jest to ciągle nasz obowiązek, tak. A podsumowując dzisiejszą naszą rozmowę, kto zyska na tym zmianie prawa? Na tej zmianie prawa przede wszystkim zyskają wszyscy kierowcy. Nie muszę tutaj nadmieniać, że w szczególności nasi mieszkańcy, no bo na nich najbardziej nam zależy. Każdy, kto będzie zmieniał swój adres zamieszkania w chwili obecnej, nie musi się już przejmować tym, żeby pójść do Wydziału Komunikacji i aktualizować swój nowy dokument. I tym samym dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję państwu i dziękuję panu. A teraz stała część naszego magazynu, czyli znalezione w sieci. Zapraszam. Такие у нас дела. Ничто не предвещало беды, но у нас Палкина сделали разметку. Подсумовując dzisiejszy odcinek, myślę, że korzyści mamy wymierne, bo 100 zł w kieszeni zawsze jest to zaoszczędzony pieniądz. I przy takich decyzjach czasami samorządów jak zmiana ulicy nie musimy biegać po urzędach, choć w takich wypadkach sama wymiana prawa jazdy jest bezpłatna, ale czas musimy poświęcić. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.